Dobra, wróciło mi się. Jestem już tutaj z nim. To nie było mądre. Oj, teraz go chwyciliśmy, rzuciliśmy. Co to za głupka? Oj, koniec walki. Krótka walka. Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Spisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobi ją 9 imion. 9 mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. 9 istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce hojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. No dobra, zdobywasz nową broń, miecz. Ohoho. Ten głupiec chyba postradał zmysły. Zaraz to na kogoś też wpadnie. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Z przyjemnością, Snake. Doskonale. Zabójcza kombinacja to. Mist
mistrzostwo. Patrzcie, tak. Moglibyśmy go normalnie. I tak właśnie, moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Tak, normalnie byśmy zabili, ale tak to... Dobra, przecież jaka widzę z szkolenia, tak. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Trzeba czasu, by dobyć drugiego ostrza. Dopilnujcie, by pierwszy atak był ostatnim. No, kurde, zapnę przyznego zapnę, co mam powiedzieć. Stoja i zabójcze kombinacje mało korzystam, tak szczerze. Bardziej z odbijania ataków. Taki bardziej takie kontra. O! No, tu właśnie se wejdziemy. Tu właśnie. Co za dziwny człowiek. Wyczaiłem kolejną flagę. Może je kiedyś zbierzemy wszystkie. A nie wiem co to daje w ogóle. Zbieranie tych flag. No tak też się da. Się rozejrzę. Chwila. No człowieczka. Nie rozumiem, co on próbuje osiągnąć. O, tam jest. Flaga asasynu. Dobra, teraz się to rozejrzymy. Zanim pójdziemy do Damaszku. O, znowu. No jakoś tak. Okej. Co tam soskoczymy? O, czujecie jakbyśmy tak na strażniku spadli. Przestanie się wygłupiać. Oj tam. Ja tu nigdzie tego. Co ja robię? Co za dziwny człowiek. Oj tam, że dziwny. Spoko, parkurowiec. Co sobie myśli? Jestem parkurowcem, szefie. Dobra, tędy i tak. Rozglądajcie się, ludzie, za flagami. Mój śmiech rani miliony. No dobra. Nie ma chyba powodu do takiego. Jak nie, jest powód. Po co on to robi? A tak sobie ja to robię. Kurzajmy te teksty powoli. Co mu się stało? Jak zawsze. Zrobisz sobie krzywdę. Ja nie. Po co on to robi? Będę powtarzał 50 razy, że o. Że to dla jaja, ale dobra. Zapisywanie. Oj, przelogowało. Chyba się dokąd śpieszy. No dziwne. A nie, no nie śpieszę się w sumie. Co on robi? No tak se dęsa walę. O. Kurde. Ja tam się dostanę. Raczej nie dostać gdzieś. Poskocz. Kurwa. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. No, nie, ja nie wiem czy dzieci tak skaczą. Nie, to nic. Dobra, spadamy. Widzisz to? Ops. Oszalał? Ops. Haha, jeszcze się udało, widzicie? Jakie ninja. Takie to są emocje. No dobra, czas spadać.
Nie ma tu nigdzie nic. Chwileczkę. Zaweźniemy kunia. Tak. Chcesz jeszcze coś zobaczyć? Nie, nie, za. Kurde, ale zbugowane. Jeszcze się udało. No, no dobra. Nie, to nie. Fo. Ja chcę kunia. I ukrywanie na koniu. Pana zony. Myj się ukrywać. Za hoja. Ale sobie popatajamy trochę, popatatatajajmy. Ja, skakana. No dobra. Teraz sobie patatajemy do Damaszku. Oczywiście, zanim tam dojedziemy, będziemy musieli przejechać przez część jego królestwa. Później będzie już taki, no, luzik, arbuzik. Okej. Okay. No dobra. I się zatrzymaliśmy, ale on jedzie dalej. Ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą. Ja nie pitol. To jest królestwo, jakby ktoś nie wiedział. O, punkt obserwacyjny. Jeszcze wejdziemy na niego. To odkryje nam... Patrzcie, tu właśnie gówno mamy. Gówno widzimy. Ale tak sobie możemy zejść. I... Oszalał, niech Bóg ma go powietrze. No dobra, no dzięki. Ale tak sobie wbijemy. Widzicie, jakoś to tam pójdzie. Tu czasami na tych są ten. Gdzie mi z tym ryjem? No patrzcie. Tak, biegę jak... No patrzcie, no. Większy idzie to do siebie chyba nie da być. A nie, można być mną. Ale coś tego, dobra. Zamknę się, już się nie odzywam, foch. Wskoczysz tam do... Okej, szefie. I synchronizuj. Te takie fajne coś. Tak dookoła się obraca. Obraca się. I teraz możemy walnąć się jego kamikadze. Ho! Skok wiary. Takie fajne te epickie. Patataj. No patrzcie, no i od razu nam się trochę powiększyła. Do Damaszku jedziemy. Uważaj! Skok wiary. Ja! Ale galopek. Mapa. Ej, tam. Wow. Nie lubię, jak mnie ścigają. Tam? Tam się kiedyś próbowałem spiąć jakoś. A no nie kiedyś, to niedawno. Jakoś chwila to się da naprawić. Kuń, poczekaj tu. Nie, za hoja. Do Danaszku, kilometr. Na koniu to będzie patataj, wyobry. Tak się zdaje, to jest w kilometrach liczone. Sobie popatajamy. Patataj. Punkt kontrolny. Nie się nie czepiałem, bo pozabijam. A co? Nie można? Hop siup. No dobra, to będzie nasz drugi punkcik kontrolny jest i będziemy pro. Tu mamy jastrząbiczka.
To mamy jakąś flagę. Jej, my kochamy flagi. Flagi są sweet. Okej, walniemy sobie Kamehame! No dobra, nie oglądam Dragon Balla nawet, a. Umieraj! Nikt mnie jeszcze od razu nie śledzi. Co to za flaga? Saracenów? A, króla Ryszarda.